Wczoraj Artur zrobił taki happening, że tutaj koszyczek dla mnie postawił i wzięłam ten koszyczek i chciałam na ten temat troszeczkę powiedzieć. Chciałabym zacząć od pewnej kwestii przede wszystkim. Jak wiecie, wielu was wie, że często mnie tutaj nie było w ostatnich wielu miesiącach i podróżowałam po świecie. Spotkałam bardzo dużo niesamowitych ludzi, bardzo dużo się nauczyłam. Rozpoznałam bardzo dużo nowych kluczy duchowych. Ale jedną z takich rzeczy, z którą również wróciłam, to jest coś, co wam zademonstruję teraz, to jest szacunek dla Bożego Urzędu. Więc chciałam podziękować Arturowi i Agacie za ich urząd, za ich apostolstwo, za to, że kiedy byłam zademoniona i nic o Bogu nie wiedziałam, to oni zainwestowali we mnie i wyprowadzili mnie jakby do takiego pułapu zero, jak to Artur mówi, wyprowadzili mnie do pułapu wspaniałych fundamentów i szczerze mówiąc, gdyby nie te fundamenty, to nawet w tych różnych moich podbojach to bym już dawno poległa. Także chciałam również, dlaczego o tym też mówię, dlatego że w Polsce jest, uważam, bardzo złe zrozumienie Bożych urzędów. Może to jest związane z polską mentalnością, ale Boży urzędnicy naprawdę dalej są i nad tymi Bożymi urzędnikami jest Boża ręka. I uważam, że bardzo dużo ludzi w Kościele w Polsce robi pewne ruchy typu na przykład plotkuje, pyskuje na internecie albo odchodzi z wielkim hukiem i tak naprawdę zamyka swoje błogosławieństwo. Niestety, to tak wygląda. To jest w ogóle bardzo jasno opisane w Biblii, że w momencie, kiedy Mojżesz, który popełnił błąd, był krytykowany, więc nawet on był w niewłaściwym położeniu, był w błędzie, ale ktoś do niego zaczął pyskować i został porażony trądem, bo to tak wygląda Boży urząd. Więc niezależnie od tego, czy się zgadzasz, czy nie zgadzasz, czy masz opinię, czy nie masz opinii, trzeba zrozumieć pewne Boże zagadnienia, żeby być błogosławionym, bo tak naprawdę stawia się samemu przed sobą ścianę, jeżeli się w ten sposób funkcjonuje. Więc ja od tego właśnie chciałam zacząć, że ja również w ostatnim czasie, właśnie może niektórzy ludzie z was widzieli gdzieś tam na Facebooku, że byłam w Turcji. I szczerze mówiąc, ja po prostu tak pojechałam, nawet nie prosiłam nikogo o jakieś wielkie wstawiennictwo czy coś takiego, nie pisałam tutaj, módlcie się ode mnie. Dlaczego? Dlatego, że ja już na tym etapie byłam świadoma swojego urzędu. I ja wiedziałam, że ja mam przymierze z Bogiem. I tak naprawdę to nie wstawiennicy, ale to przymierze z Bogiem było moim ratunkiem, że mam osobiste przymierze z Bogiem. I chcę wam powiedzieć, że każda osoba, która ma przymierze z Bogiem i to nie jest, to jest naprawdę coś, co każdy w swoim pewnym miejscu też ma i może do tego dojść z Bogiem, tak? Tylko to jest właśnie takie przebijanie się, pójście przez pustynię, zmierzenie się ze wszystkimi swoimi demonami i różnymi takimi rzeczami i po drugiej stronie można wyjść z tego i być o wiele silniejszym i jakby funkcjonować w tym Bożym przymierzu, a nie funkcjonować jako osoba, która po prostu jest jakby osobą, która nie wie, kim jest, nie wie, co ma, nie wie, z kim chodzi tak naprawdę. I ja nie mówię o tym takim teoretycznym, o ja wiem, kim jestem, bo pastor powiedział, tak? Tylko ja miałam taki moment właśnie w tej Turcji, że ja stanęłam przed meczetem i tak naprawdę ja bym tego na naturalnych jakichś tam... Oczywiście jestem odważna, ale ja wiedziałam, że w luzie, w jakim ja do tego podeszłam, ja się w ogóle śmiałam, w luzie, w jakim ja podeszłam, Bóg musiał tam być. Ja bym tego sama nie zrobiła na swoich naturalnych
uwarunkowaniach, na swoim naturalnym talencie, na swojej naturalnej sile. Więc nawet tutaj ludzie do mnie podchodzą i mówią, udziel mi swojej siły, coś tam, coś tam. To nie tak do końca jest. Trzeba szukać tego własnego przymierza z Bogiem, trzeba szukać tego własnego miejsca, bo to jest miejsce właśnie tej siły, że ty naprawdę wiesz, kim jesteś, a nie robisz tego dlatego, że wszyscy w kościele coś robią. Chodzi o to, że w momencie, kiedy ty to wiesz, ty jesteś w stanie w ogóle pójść sam, zrobić te podboje, pójść właśnie sam z Bogiem i powiedzieć, oto jestem, mogę stać przed meczetem, mogę stać gdziekolwiek i tak naprawdę muszę mieć ochronę, bo muszę. Tak, więc Artur Szeraj, więc dlaczego o tym mówię? Bo Artur Szeraj ogłosił taki happening z tym koszyczkiem i chciałam wam powiedzieć, że że jestem osobą przymierza. W związku z tym to jest coś takiego, że ludzie, którzy są ze mną jakoś właśnie w ten sposób umieją się umiejętnie podłączyć, również partycypują w pewnego rodzaju przymierzu. Mamy to opisane w Biblii. Abraham i Lot. Abraham miał przymierze z Bogiem, chodził z Bogiem. I tak naprawdę był bogaty, był wyposażony, miał swoją drogę z Bogiem. I to nie jest tak, że każda osoba musi być wyposażona, ale Bóg płaci swoje rachunki. Więc Bóg wyposaża osobę już na etapie urzędu, zanim się ktoś urodzi, prawda? Że jakby wyposaża tą osobę w tym potencjale do wykonania pewnej roboty. Czy ta osoba w ogóle pójdzie za Bogiem i wykona tą robotę, to już jest inne zagadnienie. Ale chodzi o to, że ludzie w ogóle są doktrynalnie nauczeni czegoś takiego, że płacimy na służbę, płacimy na biedne dzieci, płacimy na coś tam, dajemy komuś 5 zł na chleb. I ja mówię o innym rodzaju dawania. O innym rodzaju dawania teraz powiem, bo to, co się wczoraj zadziało, ja nie wiem, jak Artur to wykombinował wczoraj, żeby to zrobić, ale to był duchowy klucz. Że... No bo to tak działa, tak. Połączenie się właśnie w jakiś sposób z kimś, w ten sposób, w różnego rodzaju, po prostu powoduje to, że to, co ta osoba ma, i ja nie mówię, że to, że ona musi te pieniądze na ciebie wydawać, tylko to, w czym ona chodzi, tego ducha, którego ona ma, a pieniądz to też duch, to, co ta osoba ma, również na ciebie wpływa. Tak jak jeżeli ktoś, osoba, która nie prorokuje, wejdzie w atmosferę proroczą, może również zacząć prorokować. To jest taka sama rzecz. Ale apostoł Paweł mówił o tym, że jest rodzaj łaski, że ludzie partycypują w jego łasce. Nie w łasce Boga, w jego łasce. I to jest właśnie coś takiego, co miało miejsce wczoraj, że nawet to jest bardzo ciekawe, bo tam policzyłam to i później to było chyba, no policzyłam to, ale w każdym razie jak policzyłam te numery, to stwierdziłam, że jest tam numer łaski w tym, co zostało zebrane. I teraz tak, apostoł Paweł również powiedział, że ludzie dają ze swojej biedy. I to też jest bardzo ciekawe, bo to też jest takie bardzo ukryte duchowe zagadnienie. Co to znaczy? Bieda jest ogólnie mówiąc przekleństwem. Dlatego między innymi Jezus przyszedł uzdrawiać chorych, ale też głosić dobrą nowinę dla biednych. Dlaczego? Ogólnie mówiąc, ludzie, którzy byli biedni, wpadali w niewolnictwo. Oni stają się pewnego rodzaju niewolnikami systemu, czy właśnie jakieś wpadają w jakiś inny system władzy. Dlatego jest to w pewnego rodzaju przekleństwo, ogólnie mówiąc. Jest też napisane, że Bóg błogosławi finansowo również. Więc jak to teraz działa? Więc skoro ludzie dają ze swojej biedy, to uruchamia się mechanizm. Ten mechanizm nazywa się złamanie tego przekleństwa. To jest ten ukryty mechanizm. Więc tak naprawdę ja to kiedyś usłyszałam też w Stanach, to usłyszałam, że usługujący powiedział, dobrze, ludzie, którzy teraz dali tutaj te swoje pieniądze, niech wasze przekleństwa na mnie wejdą. Ja byłam w szoku, jak ja to usłyszałam, bo się nawet przestraszyłam, ale Bóg mi potem wyłożył to, co się stało. Po pierwsze, co się stało, że ta osoba miała namaszczenie do złamania jarzma.
to namaszczenie, które jest finansowe namaszczenie i namaszczenie ogólne łamie jarzmo. Namaszczenie łamie jarzmo. W momencie, kiedy ktoś ze swojej biedy łączy się z tym swoim zasobem, te moje parę groszy, czy coś takiego, łączy się z osobą, która jest w innej łasce, która jest która ma tą łaskę nad sobą, ta osoba de facto jest połączona z tą osobą. Może jakby ten kanał jej się otwiera również. I ja zaraz wam... Tak jak Paweł powiedział, partycypujecie w mojej łasce. Nie w łasce Boga, w mojej łasce. I teraz tak. Kolejną taką rzecz, co wam chciałam powiedzieć, że a w Kronik jest napisane, 2 Kronik 20:20 jest napisane, wierzcie Panu, waszemu Bogu, a będziecie ugruntowani albo bezpieczni, a wierzcie Jego prorokowi, a wam się poszczęści. Więc pewnego rodzaju formuła tu na ziemi nie jest z Bogiem, ale jest z prorokiem. I jeżeli znajdziecie takiego proroka, to ten prorok jest w stanie coś nad wami otworzyć. Okej. Okay. Okej. Okay. Zawierzcie jego prorokom, a poszczęści się wam. Więc jest to też prorocza odpowiedzialność. Prorok musi być świadomy tego, co robi. Swojego kapłaństwa musi być świadomy. Jeżeli tego nie wie, to powie dziękuję bardzo, do widzenia. A jeżeli wie, to weźmie tą ofiarę, położy ją na stole i powie, ja to błogosławię. Ja błogosławię twoje życie. Jeszcze kolejną rzecz chciałam wam powiedzieć, że to, co wam pokazałam, że jest pewnego rodzaju wymiana. Chcę powiedzieć o wymianie, że takie podłączenie się to jest forma wymiany. Ale kto był mistrzem wymiany? Kto mi może odpowiedzieć? Nie ty. Tak. Jest napisane, dzięki swojej mądrości, swojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę. Zgromadziłeś złoto i srebro w swoich skarbcach. Dzięki twojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę. Czyli diabeł wiedział, jak zrobić wymianę. I pierwszą rzecz, co powiedział do Jezusa, mówi, chodź, dam ci wszystko, wszystko ci dam. Dam ci świat, wszystko ci dam. Dlatego ludzie nie prosperują, bo nie wiedzą jak. Nie wiedzą jak. Nie wiedzą, jak podłączyć się do mistrza, jak być, nie wiedzą nawet, że błędy to jest cena za mądrość i za wiedzę. Ale wiele takich błędów może być ominięte, kiedy masz mistrza. W czym? W swojej dziedzinie. To, co Ania nawet dzisiaj mówiła, że się modliła o taką osobę. A wiele ludzi leci i po prostu zaczyna się rozbijać o ścianę, bo myśli, że jakby... Wszystko ma, ale wszystko ma teoretycznie. Wszystko ma ten potencjał. I to ja chciałam właśnie teraz powiedzieć, że ja teraz jako kapłan i jako prorok modlę się o każdą osobę, która wczoraj ze swojej biedy złożyła tą ofiarę do tego koszyczka. Ja modlę się o to, żeby ta łaska finansowa z nieba popłynęła do twojego życia. Ja modlę się, aby finansowe drzwi się otworzyły. Ja modlę się o to, abyś znalazł mistrza, który cię poprowadzi w tym, jak działać, jak funkcjonować, jak stać się lepszym, jak stać się ekspertem, jak stać się wzorowym w swojej dziedzinie. Tak naprawdę świat płaci za rzeczy. Wymiana jest za coś, za twój talent, za twoją energię, za twój rodzaj charakteru. I tak naprawdę każdy człowiek musi to zrozumieć, że tak naprawdę to wymieniamy rzeczy. Wymieniamy. Kiedy idziemy do pracy, to my wymieniamy naszą energię życia. Nasz czas, my go wymieniamy. My ten czas wymieniamy na coś. I trzeba być świadomym, jak wymieniamy, z kim wymieniamy. Więc
Ja wstawiam się o każdą osobę, ja modlę się. Ja teraz otwieram nad każdą osobą błogosławieństwo finansowe. I owszem, wczoraj ludzie zasiali do tego koszyczka, ale jest jeszcze inna zasada, którą wam teraz opowiem, prorocza zasada, że ta osoba, która umie otworzyć swoje serce i pociągnąć to moje błogosławieństwo teraz, również może je złapać. Więc jeżeli chcę was tego zachęcić, żebyście umieli łapać rzeczy, które są w duchu wypuszczane. One idą, moje słowa teraz idą, otwierają się pewne drzwi duchowe i ta osoba, która umie to złapać, pociągnąć to do siebie, jest w stanie zrealizować następny krok finansowy w swoim życiu. Więc ja to wypuszczam, to błogosławieństwo finansowe nad każdą osobą. Ja modlę się o mądrość i umiejętność wymiany. Amen.